proszę Państwa, rozpoczynamy. Czekam na włączenie kamerek, bo mi to bardzo, bardzo pomaga. I również bardzo zachęcam do zadawania pytań. No gdyby, już nie pamiętam, który to z Panów zadał to ostatnie pytanie, no to bym po prostu położył cały dowcip, bo zapomniałem o tym wspomnieć. No dobrze, więc jak zapamiętać, co to jest forma objętości? I teraz w dowolnym wymiarze, czy to jest maksymalnym, czyli mamy rozmaitość albo podrozmaitość, która jest riemannowska lub pseudoriemannowska i jest zorientowana. To co to jest na niej forma objętości? No po pierwsze, bierzemy formę najwyższego rzędu na tej rozmaitości lub podrozmaitości. Prawda? No wszystkie one są proporcjonalne do tego. I teraz bierzemy unormowaną, prawda? Czyli to wszystko, rzecz się dzieje w jednowymiarowej przestrzeni wektorowej, prawda? Gdzie wszystkie wektory są do siebie proporcjonalne. No to trzeba unormować, czyli podzielić przez długość i to podzielenie przez długość to jest pomnożenie przez pierwiastek wyznacznika G i to już jest unormowane. No i teraz, jak Państwo wiecie, w przestrzeni jednowymiarowej są dwa wektory unormowane, albo ten, albo minus ten. I teraz wybieramy ten z nich, który jest zgodny z orientacją. To jest forma objętości. No to taki może przykład. Rozmaitość jednowymiarowa, no to jest linia, prawda? To jest linia. No i a priori ona jest niesparametryzowana. No to niech tau w gamma od tau będzie, przepraszam bardzo, m będzie parametryzacja, no to co to jest, proszę Państwa, forma objętości? Ta forma objętości na jednym wymiarze to często się nazywa miara długości, tak w cudzym słowie. Oczywiście to jak my ją nazwiemy, to nie ma żadnego znaczenia, ale wielokrotnie w fizyce na jakichś wykładach będziecie mieli jakieś całki jednowymiarowe i będzie ds po długości. To to jest to. No to co to jest? No to trzeba wziąć d tau, no a następnie pierwiastek z tego wyznacznika. No ale ten, co to jest wyznacznik jednowymiarowy? No to jest ta sama liczba, prawda? Czyli to trzeba wziąć, czyli tutaj trzeba wziąć pierwiastek. Teraz tak, d po d tau, d po d tau. No i na wszelki wypadek stawiamy moduł, gdyby rzecz dotyczyła rozmaitości, no d tau. No, proszę Państwa, ale to jest nic innego jak długość tego wektora, czyli to jest d tau dzielone przez długość d tau. No i to, czyli widać, że to ds to jest nic innego jak d tau. Nic innego jak d tau, no tylko że unormowane, tak? Także to jest to na razie. Na razie kończę z tymi. I teraz, proszę Państwa, aż się boję, odczuwam taką. Ach, prawda. Poproszę o listę obecności. Proszę Państwa, proszę o listę obecności. Proszę napisać czat w postaci imienia i nazwiska. Oczekuję tej listy. No a my tutaj kontynuujemy. Proszę Państwa, czuję się jak nauczycielka w pierwszej klasie, a może nawet w zerówce, która musi pokazać dzieciom piękno matematyki i dzisiaj będzie mowa o tym, że 2 plus
no powiedzmy nie tak łatwo, żeby nie było łatwo, to nie 2 plus 2, ale 2 plus 3 jest 5. Jak to się dzieciom pokaże i one zrozumieją, to już potem zrozumieją całą arytmetykę. I ja bym chciał właśnie, tak się czuję, jak ta pani, bardzo bym chciał to państwu jakoś dobrze wytłumaczyć. Bardzo ważna struktura, która się nazywa często tak śmiesznie, gwiazdka a tak bardziej uroczyście to jest dualność. Chodża. No, tak to do literatury weszło. 200 lat przed Chodżem Lagrange już sobie zdawał sprawę z tego, że ta struktura istnieje, ale w każdym razie zostało to sformalizowane w XX wieku, prawda? Czyli jak mamy, to czyli alfa, jak mamy K formę, to taka gwiazdka od K formy to będzie N minus K forma. No i chcę to państwu zdefiniować, ale jeszcze ważniejsze niż zdefiniować, to jest uświadomić, jakie to jest proste i piękne. To jest niezwykle ważna struktura, i ona zależy od orientacji. To wszystko się dzieje tylko na tych zorientowanych rozmaitościach riemannowskich lub pseudoriemannowskich. Ta orientacja jest ważna. Ta gwiazdka Hodża to jest nic innego jak na przykład reprezentowanie pola magnetycznego przez wektor. To zależy od umowy, prawda? Kiedy tę umowę wprowadzamy? Ano wtedy, kiedy mówimy tak, jak tutaj płynie prąd, to wokół tego przewodnika z prądem jest pole magnetyczne. To jak to pole magnetyczne jest skierowane? No to do tego, żeby powiedzieć, w którą stronę ten biegun, który jest północny, który południowy, biegun magnetyczny, to potrzebna jest jakaś umowa, na przykład te trzy palce czy coś. Czyli orientacja. Bez tego się nie da. Tak. No więc proszę państwa, przypuśćmy, że więc mamy K formę. I chcemy z tego wyprodukować n minus k formę. No, z grubsza rzecz biorąc, chodzi o to, że w tej formie objętości no jakoś skasujemy te dx, które są zawarte w alfie. No ale to tak trzeba, do na razie to jeszcze nie jest nic konkretnego. Zauważmy, że gdybyśmy tutaj dopisali n minus k formę, to byłoby odwzorowanie w n formy, prawda? A n formy to już prawie jest R1. To już prawie jest R1. A jak mamy formę objętości, to jest po prostu R1, dlatego że każda N forma, prawda, jest proporcjonalna do tej formy maksymalnego rzędu, no i w szczególności do unormowanej formy najwyższego rzędu, to znaczy do formy objętości. Czyli to jest w postaci forma objętości
razy jakiś współczynnik. Razy jakiś współczynnik. No oczywiście to jest, jak wezmę beta większe, no to i prawa strona, jak beta pomnożę 5 razy, to i prawa strona się pomnoży przez 5 razy. Więc tutaj oczywiście trzeba wziąć iloczyn skalarny tego n minus k. No a teraz właśnie, czyli jakbyśmy o coś takiego napisali, gdybym ja coś takiego napisał. O, na razie tutaj napiszę kropeczkę. Jak tu napiszę kropeczkę, to to jest taki... To ten wzór ma sens. Tu mogę... To jest taki slot, to jest taka czarna skrzynka, do której wrzucam k-formy. Wychodzi mi, co mi wychodzi? Coś proporcjonalnego do omega, czyli no R1. Gdybym to tak napisał, to to jest R1, prawda? To jest R1. W związku z tym mogę to reprezentować jako coś właśnie dualnego. No i w związku z tym tutaj jak napiszę właśnie to alfa k, to to mi da jednoznacznie definicję tej gwiazdki. Tutaj jest gwiazdka. Czyli innymi słowy, ten wzór trzeba czytać tak. Alfa z gwiazdką, no to można powiedzieć, że to jest n minus k forma. To jest coś, co jest, może być traktowane jako kowektor na n minus k formach przy pomocy tego. A ten sam kowektor można interpretować w ten sposób, że ja po prostu mnożę to przez alfa i dostaję coś, co jest proporcjonalnego do omega. To jest definicja tej gwiazdki. No, zapamiętajcie Państwo sobie ten wzór. I teraz pierwsze twierdzenie. Ach, twierdzenie. No to na wiele różnych sposobów można. Teraz ojej, straszny mam dylemat, czy to najpierw zrobić w ten sposób, czy w ten. Nie, dobrze. Najpierw zrobię taki prosty przykład po prostu. Jeśli na przykład d po dxi jest w punkcie m, jest ortonormalny. No jak jest ortonormalny, czy to w sensie euklidesowym, czy pseudoeuklidesowym, no to znaczy, że te iloczyny kwadraty skalarne to są 1 albo minus 1, a wzajemne iloczyny skalarne innych są 0, prawda? No to wtedy forma objętości to jest po prostu 1, prawda? Bo ta macierz G to jest macierz, która ma tylko na diagonali 1 albo minus 1, no to moduł z niej jest 1, pierwiastek 1. Razy dx1 aż do, no i tutaj napiszę coś takiego, dxk, no potem jest gdzieś dxk plus 1 i tak dalej, a tu jest dxn, prawda? No, ktoś powie, no, żeby to był układ ortonormalny, to jest strasznie, to na ogół się nie da, tak? W krzywej przestrzeni nie da się, żeby to był ortonormalny w ogóle.
bo nie ma płasko tych płaskich współrzędnych w krzywej przestrzeni. Ale ja tylko zażądałem, żeby w jednym punkcie, no to w jednym punkcie to oczywiście zawsze można zortonormalizować, prawda? Zawsze można zortonormalizować. To proszę Państwa, jeśli ja wezmę sobie iloczyn pierwszych k jako, aha, jeszcze oczywiście ułożyłem je tak, żeby było zgodne z orientacją, prawda? Bo forma objętości ma być zgodna z orientacją, więc tutaj w domyśle jest to, że kolejność wybrałem jakoś tam zgodną z orientacją, to gwiazdka od tego to jest to, proszę Państwa. Jeśli to jest alfa, to gwiazdka od alfy to jest to. To są te brakujące. No dlaczego? No bo to spełnia ten wzór, prawda? No bo to spełnia ten wzór. Bo jeśli to jest gwiazdka, to jeśli wezmę jakąkolwiek beta k, teraz weźmy sobie dowolną beta k, to gdyby ta beta k zawierała którekolwiek dx, aha, i też myślmy o prostych, no bo jak, bo najprościej to jest, każda forma różniczkowa jest sumą tych iloczynów zewnętrznych, prawda? Więc pomyślmy, że beta k jest prosta, to znaczy jest iloczynem zewnętrznym k jakichś współrzędnych. To gdyby wśród tych współrzędnych były któreś z tego, to ich iloczyn zewnętrzny byłby równy 0, prawda? Byłby równy 0, dlatego że jakieś dwa by się powtarzały, prawda? No to wtedy oczywiście wszystko by się zgadzało, dlatego że, ojej, bardzo przepraszam, ja się tak denerwuję okropnie, żebym to Państwu dobrze, tutaj powinienem n minus k, bardzo przepraszam, beta ma być, czy ja dobrą wybrałem kolejność, nie. Przepraszam, bardzo pomyliłem się w definicji. A nie. Dobrze. Proszę Państwa, pozwolę sobie, bo w geometrii euklidesowej to wszystko jest bardzo proste, natomiast trzeba uważać, jak się w geometrii pseudoeuklidesowej, to zawsze jest problem z tym znakiem, jak się definiuje. Ja włożyłem bardzo wiele wysiłków w to, żeby w tej książce wybrać takie konwencje, które odpowiadają tym, co fizycy na ogół w elektrodynamice albo tam również w teoriach pól z cechowaniem robią. I w tej chwili mnie opadły wątpliwości, czy to jest tak, czy powinno być na odwrót. Opadły mnie wątpliwości i nie jestem pewien, ale pozwolę sobie to zawiesić, dlatego że przeczytajcie to, ale na razie to moje rozumowanie będzie modulo ewentualnie pomyłka w znaku. No. Wypisałem ten wzór i zaczynam się zastanawiać, czy nie popełniłem błędu, czy nie jest na odwrót. Ale dobrze, być może się pomyliłem w znaku, ale w książce jest dobrze. No. Przypuśćmy, że jest tak. No więc proszę Państwa, sprawdźmy, że rzeczywiście coś takiego spełnia tamtą definicję. No to weźmy jakąkolwiek n-k formę. Gdyby ta n-k forma miała w sobie którąkolwiek różniczkę spośród tych, które są w tej alfie, to lewa strona by była równa 0. No, prawa strona też by była równa 0. Dlaczego? Dlatego, że ten iloczyn skalarny, prawda, byłby równy 0, bo tutaj by były któreś spośród tych, no to ja, a tutaj nie ma takich, prawda? No więc gdzieś jakiś
iloczyn skalarny byłby równy 0, prawda? Bo gdzieś w tej definicji iloczynu skalarnego form, no to trzeba brać te iloczyny skalarne tych, które są tutaj, z tymi dx-ami, które są tutaj. Otóż gdyby beta zawierała któryś z tych, to w tym iloczynie któryś z tych by się musiał spotkać z którymś z tych, no i to by było równe 0, tak? Dlatego, że ta forma jest ortonormalna. No to w związku, czyli już dla takich alf, które dla takich bet, które zawierają któreś z tych dx-ów, ten wzór jest spełniony, bo i to jest 0, i to jest 0. No to teraz zobaczmy, czyli zostało nam sprawdzenie tego wzoru na jednym, jedynym wymiarze, to znaczy, gdy to beta zawiera tylko dn-y. No to na jednym wymiarze to wystarczy po prostu założyć, że beta jest równe tyle. Jak beta jest równe tyle, to beta razy alfa, no to to jest to samo, bo to beta jest równe tyle, prawda? No to wtedy będzie to samo, tylko że właśnie w odwrotnej kolejności, a iloczyn skalarny tych, no to jest 1, prawda? Bo iloczyn skalarny, jak wezmę to w układzie ortonormalnym, to to jest unormowane, no bo tam ta macierz iloczynów skalarnych to są same jedynki minus jedynki, więc moduł z tego jest. I prawdopodobnie ja się pomyliłem i powinienem tutaj był napisać w tej kolejności, bo to się po prostu odtworzy, ale być może się nie pomyliłem, bo w przypadku pseudoeuklidesowym ta zmiana znaku jest być może potrzebna. No dobrze. W każdym razie widzicie, że gwiazdka Hodge'a w takim układzie ortonormalnym, no to po prostu gwiazdka Hodge'a od takiego kawałka to jest to, co zostało. No. Teraz tak, ktoś może powiedzieć, ojej, no ale to tak po pierwsze, to co ja będę najpierw ortonormalizował, no to jest straszna robota, czyli ta informacja słabo się przydaje, no to teraz może, proszę Państwa, taki lemat zrobię, lemat, jeśli mamy... bo w ogólnym przypadku chciałbym no posługiwać się dowolnymi współrzędnymi, a nie tylko ortonormalnymi, no bo to jest strasznie skomplikowane. Więc przypuśćmy, że mamy układ współrzędnych, prawda, x i xk. I tutaj xk plus 1, xn. I taką macierz g i j. Dla i j równe 1 aż do k. Nazwijmy sobie g tylda. No to jest macierz iloczynów skalarnych tych pierwszych k współrzędnych. Natomiast takie g i j, ale gdzie i oraz j równe k plus 1 aż do n, to nazwijmy sobie g do minus pierwszej tylda. Tak? Czyli innymi słowy, jak g i j to jest taką macierzą, prawda, to jest g tylda, prawda, to jest to okienko
odpowiadające pierwszym K współrzędy. Natomiast jak macierz odwrotną i J zapiszemy w ten sposób, to to jest to G do minus pierwszej tylda. To znaczy to są, prawda, czyli to nie jest rozkład G na to okienko i to okienko, tylko to jest wzięcie górnego okienka z macierzy G i dolnego okienka z macierzy G do minus pierwszej. I teraz mamy właśnie następujący lemat, że wyznacznik z G, to jakby to była macierz ortonormalna, no to oczywiście wyznacznik z tego to jest wyznacznik z tego razy wyznacznik z tego. To państwo wiecie, prawda? Jakby tu było 0, to tak by było. No ale tak na ogół nie jest. Ale okazuje się, że to jest wyznacznik z G tylda razy wyznacznik z G do minus pierwszej tylda. O. No to jest takie zadanie z algebry proste. No zilustrujmy je prosto. Przykład. K równe 1. Na przykładzie K równe 1 to bardzo prosto jest to udowodnić. Prawda? Bo aha, akurat tutaj chciałbym te... No dobrze, niech będzie. Czyli mamy współrzędne x1 aż do xk, xn minus 1, a na końcu mamy współrzędną xn. No to proszę państwa, co to jest g z numerkiem nn? No to jest element macierzy odwrotnej do G i J. Jak was uczono na pierwszym roku, jak się liczy macierz odwrotną, to trzeba wziąć macierz odwrotna, to jest 1 nad wyznacznik całego G razy macierz macierz, jak to się nazywa, dopełnień algebraicznych. Macierz dopełnień algebraicznych. To dopełnienie algebraiczne tego n-tego to jest właśnie ta macierz, prawda, ta pierwsza, dopełnienie, czyli w tym przypadku ta klatka jest jednowymiarowa, a tutaj są wszystkie. To jak ja chcę znaleźć to, co tutaj stoi, to jest jednowymiarowa klatka, czyli GNN, to ona jest właśnie wyznacznik G tylda, czyli wyznacznik tej klatki N minus 1 wymiarowej, no podzielone przez to, co tu stoi, tak? Czyli innymi słowy, ojej, zaraz, przepraszam, i tu do minus pierwszej, bardzo państwa przepraszam, zapomniałem, ojej, w tym wzorze, bo jak to jest duże, to znaczy, że odwrotne, coś w odwrotnej macierzy jest duże, prawda? A to jest proporcjonalne, do samego G. Czyli jak to jest duże, to trzeba pomnożyć przez odwrotność, żeby to było małe, tak? No i całe szczęście, bo tu jest dwa razy minus 1. Prawda? No bo
proszę zobaczyć. To znaczy, że wyznacznik z G to się równa wyznacznik z G tylda, no razy 1 przez GNN. No a to GNN w naszym przypadku to jest nic innego jak, czyli to jest det G tylda, jak właśnie ten element macierzy odwrotnej, tak? Czyli to jest wyznacznik z G do minus 1 tylda. No to tutaj się zgadza, prawda? No i teraz oczywiście, co to znaczy? To znaczy, że forma objętości w takim przypadku to się równa det g tylda, oczywiście teraz moduł i pierwiastek, tutaj jest dx1 aż do dxn, no a na samym końcu jest dxn, no i jeszcze razy 1 przez to pierwiastek z gnn. Prawda? No i teraz właśnie, ojej, przepraszam, co ja tutaj napisałem, n minus 1, tak? N minus 1. No i właśnie widać, że to jest dualne do tego, prawda? Czyli w dowolnym układzie współrzędnych to był ten przykład jednowymiarowy. Dla jednego wymiaru prosty dowód. Równie prosty dowód dla dowolnego wymiaru, ale to jest czysta algebra i próbuję i pozwolę sobie ten dowód pominąć, zostawić Państwa dociekliwości. Może poproszę pana Javiera, żeby na ćwiczeniach to zrobił. No i w szczególności w jednym wymiarze to tak jest. No a w dowolnym innym wymiarze, czyli w dowolnym wymiarze, jak mam formę objętości, która jest proporcjonalna do dx1 aż do dxk, a dalej dxk plus 1, no dxk plus 2 i tak dalej, aż do d xn. No i teraz jeszcze pierwiastek z wyznacznika, to tutaj napiszę pierwiastek z wyznacznika tego g tylda, to znaczy to jest ta klatka tej macierzy g odpowiadająca pierwszym k współrzędnych. To jeszcze mi brakuje 1 przez pierwiastek z wyznacznika g do minus pierwszej tylda. No i też moduł oczywiście. No to nic nie zrobiłem mądrego, tylko skorzystałem z tamtej algebry, czyli pierwiastek z całego wyznacznika rozłożyłem na iloczyn górnej klatki tego tensora metrycznego i iloczyn dolnej klatki tensora odwrotnego. No tyle tylko, że tu trzeba podzielić, tam pomnożyć. I proszę Państwa, właśnie to jest dualne do tego. Prawda? Dobrze, to ja już wiem, jaki błąd popełniłem. Ja bardzo Państwa przepraszam, no właśnie z tego mojego całego stresu, żeby Państwu to dobrze wytłumaczyć, to akurat źle wytłumaczyłem.
Ach, niech to gęś kopnie, no. To znaczy, już sobie teraz uświadomiłem, że ten wzór jest dobry, a ja tutaj, w tym przykładzie źle powiedziałem, bo powinienem powiedzieć, że to jest alfa, no i powiedzmy tam, to jest, no generalnie, to jest alfa, a to jest alfa z gwiazdką. O. Tak. I teraz już się będzie zgadzało. No tylko, że to jest alfa k plus 1 wymiarowe, bo tutaj oczywiście mógłbym w ogóle zlikwidować te, prawda? Chodzi o to, że beta i alfa muszą być dopełniającego rzędu po to, żeby ich iloczyn zewnętrzny dawał formę maksymalnego rzędu, prawda? No to stąd wynika oczywiście, a z kolei, żeby to był iloczyn skalarny, to te muszą być tego samego rzędu. No to teraz jak je nazwiemy, to już jest nasz, prawda? Czyli jak alfa jest k formą, to beta jest n minus k formą, to w związku z tym coś, co ma iloczyn skalarny z n minus k formą, też musi być n minus k formą. No a tutaj narysowałem na odwrót, że to alfa jest n minus k formą, to wtedy z gwiazdką. Dobrze, bardzo Państwa przepraszam, ale mam wrażenie, że to wszystko no, jakoś się tam kupy trzyma. Czyli w iloczynie, gdy operujemy ortonormalnymi współrzędnymi, no to po prostu to jest gwiazdka Hodge'a od tego. Teraz jakby ktoś mógł powiedzieć, a to tylko ma pan dla ostatnich, ale formę objętości można dowolnie, jeśli tutaj są piąty i szósty, a ja bym chciał akurat dla innych, no to to przereorganizuję, bo każda permutacja, prawda, powoduje tylko zmianę znaku, którą można kompensować zmianą permutacji tutaj, więc w sumie dowolny iloczyn dowolnych współrzędnych mogę przesunąć na koniec i mam odpowiedź, że gwiazdka Hodge'a od tych to są te dopełniające, prawda? Natomiast nie muszę się uciekać do współrzędnych, bo we współrzędnych ortonormalnych, no to już Kartezjusz w XVII wieku umiał, a my jesteśmy lepsi, bo już możemy w dowolnych współrzędnych, niekoniecznie ortonormalnych, i wtedy można się takim wzorem posługiwać. I teraz na samym końcu jeszcze muszę wypisać twierdzenie, bo to jest, jak to zapisać dla dowolnej formy. No bo tutaj no to mamy dowód, mamy tę gwiazdkę obliczoną dla takich form prostych, które są iloczynami zewnętrznymi. Oczywiście, że jak mamy dla form prostych, to mamy i dla dowolnych. No więc niech alfa, k forma, będzie postaci takiej, jakieśmy pisali, mianowicie jako ten tensor antysymetryczny IK dx i 1 aż do dx i k. No i taką konwencję przyjęliśmy, że tutaj jest 1 przez k silnia, bo w ten sposób to te tam nie ma tych wielokrotnego sumowania tego samego, prawda? Każdą formę można jednoznacznie przedstawić, każdą k-formę w postaci takiej sumy, gdzie tu jest normalne sumowanie po wszystkich, prawda? Jest to zamknięcie oczu na to, że jeśli któreś z nich by się powtarzały, to to jest zero, ale trudno. Państwo pamiętacie, że to można zapisać w postaci sumy takiej, gdzie tylko rosnące ciągi bierzemy, ale wygodniej mi będzie to
ładniejszy wzór jest w tej reprezentacji. To wtedy tam niepotrzebne jest to dzielenie przez to kasidło. No dobrze. A teraz gwiazdka alfa k to jest n minus k forma i to można przedstawić w postaci dualnej. To też mogę w postaci dualnej, ale do tego, co mi tutaj jest potrzebne, to można w postaci dualnej. Co to znaczy? Że też jednoznacznie można to przedstawić w postaci takiej sumy, gdzie tutaj są jakieś współczynniki J1 aż do JL, a tutaj jest iloczyn taki D po DX J1 aż do D po DX JL i tu iloczyn wewnętrzny, no z iloczynem wszystkich po kolei, DX1 DXN. Teraz, i tu znów, żeby uniknąć sumowania identycznych, to piszemy 1 przez L silnia. I pokazałem Państwu, że znów każdą formę różniczkową rzędu N minus 1, więc tutaj L plus K jest równe N, prawda? O, tak, żeby tutaj nie pisać do N minus 1, bo to by było strasznie skomplikowane. Każdą L formę, co ja mówię, L formę, N minus K formę, można zapisać w tej postaci. To znaczy, że bierzemy iloczyn wszystkich i wyrzucamy z nich pewną liczbę. I to jest znów sumowanie takie według konwencji Einsteina po wszystkich, gdzie zamykamy oczy na fakt, że bardzo wiele tych elementów jest równe zero, no bo jak to tu się spotkają jakieś takie same, to da zero, prawda? Więc zakładamy od początku, że to jest antysymetryczne i to jest jednoznaczne przedstawienie. Dobrze. No to każdą formę można przedstawić w tej postaci, każdą k formę, każdą n minus k formę można przedstawić w tej postaci, no to teraz jest prosty wzór. To te współczynniki a j1 aż do jl Ojejku. Ja bardzo Państwa... Tu jest K. Ojej, bardzo Państwa przepraszam. Tu jest K. I to jest L forma, prawda? Bo jak ze wszystkich N wyrzucę K, to mi zostaje L. Czyli to jest K forma. To jest L forma. Proszę Państwa, uprzejmie proszę o wyrozumiałość. Ja już zaraz skończę, bo wzór jest prosty. Dobrze, jeszcze raz. Każdą K formę można zapisać w ten sposób. Każdą N minus K formę można zapisać w ten sposób, że spośród N różniczek wyrzucamy K. I zostaje nam n minus k, prawda? Także to, co tutaj zapisałem, to jest taki generyczny zapis. I teraz twierdzenie, czemu, ponieważ ta gwiazdka jednoznacznie k formą przypisuje l formy, to znaczy powinien być wzór jednoznaczny na te współczynniki w zależności od tych współczynników, prawda? I jest ten wzór. I to jest bardzo prosty wzór. Mianowicie, najpierw trzeba popodnosić wskaźniki w tej alfie, czyli alfa i1 aż do ik, podnosić,
Przy pomocy czego? Przy pomocy tensora metrycznego. To znaczy, pierwszy wskaźnik podnosimy przy pomocy I1, J1. O, i w ten sposób wskaźnik I1 został podniesiony do góry i się nazywa J1, tak? Teraz drugi wskaźnik, no tak napiszę, GI2 podnosimy też przy pomocy tensora metrycznego do J2, czyli sumujemy, no jakby tutaj było I2 i tak dalej, i tak dalej. No na samym końcu, ostatni jeszcze napiszę, GIK podnoszę przy pomocy tensora metrycznego i będzie się nazywał JK. Także to się, ojej, no i znów się pomyliłem, nie JL, a JK. JK. O, dobrze. Ale to jeszcze nie jest koniec, dlatego że tak by było, gdyby to A było też tensorem. A ja Państwu mówiłem, że to się nie zgadza. Dlaczego? Dlatego, że przy transformacji układów współrzędnych to jeszcze jakoś tam się mnoży przez wyznacznik. I otóż tu trzeba po prostu pierwiastek z wyznacznika G napisać. O. To jest, już więcej dzisiaj nie powiem, ale jeszcze pozwólcie, że skomentuję. To jest taki wzór, najprostszy wzór na gwiazdkę Hodge'a, gdzie najwygodniej zareprezentować samą formę w tej takiej reprezentacji prostej, to wtedy ta K-1 forma w reprezentacji dualnej jest takim bardzo prostym wzorem dawana. Że podnosimy wskaźniki w tej alfie, ale w ten sposób otrzymujemy tensor. A to A to nie jest tensor, tylko to jest gęstość tensorowa. No i żeby z tego tensora zrobić gęstość tensorową, to jeszcze mnożymy przez pierwiastek z G. I to jest ostateczny wzór na... Dobrze, ja bardzo Państwa przepraszam, że tutaj w ogóle mogłem tego L nie wprowadzać, ale tak w ferworze walki... A, no tak, to jeszcze widzę. Proszę Państwa, przepraszam, no tutaj L w ogóle mogłem nie wprowadzać, ale pisałem te wzory w takim kontekście, gdzie to była L forma. No. To jest L forma. L forma, ponieważ ze wszystkich N wyrzucono K elementów, prawda? No to zostało właśnie K-1, czyli L. Każdą K-formę można zareprezentować w ten sposób, ale można by też było zareprezentować dualnie. Ale my na potrzeby tego wzoru samą formę reprezentujemy w postaci prostej, dualną w postaci dualnej i wtedy ten wzór na dualność Hodge'a albo też na gwiazdkę Hodge'a zapisuje się w taki prosty sposób. Dziękuję bardzo i jeszcze raz przepraszam za te moje pomyłki, ale w książce jest wszystko dobrze napisane. No. Dziękuję.